Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest 4 lutego pod egidą UNESCO. Jednak nie tylko międzynarodowe instytucje, ale także celebryci starają się powiększać świadomość o raku. Którzy celebryci chorują na raka? Jak przebiegają ich zmagania? Światowy Dzień Walki z Rakiem został ustanowiony w 2000 roku na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w Paryżu. To wydarzenie przysłużyło się w znacznym stopniu w rozpropagowaniu wiedzy na temat strasznej choroby, jaką jest nowotwór. Dziś o chorobie mówią nie tylko przedstawiciele międzynarodowych instytucji. O swoich zmaganiach z rakiem opowiadają także osoby znane ze estrady i ekranów telewizyjnych. Którzy celebryci chorują na raka? Jak sobie radzą z chorobą? Światowy Dzień Walki z Rakiem. Światowy Dzień Walki z Rakiem jest z pewnością dobrą okazją, by samemu pomyśleć nad ryzykiem zachorowania na tę paskudną chorobą. Być może warto odwiedzić lekarza w celu przeprowadzenia kompletu badań. Wszakże wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zaś nowotwór jest taką chorobą, której wczesne wykrycie ogromnie zwiększa szanse wyleczenia. W dniu takim, jak dziś, wiele osób myśli nie tylko o sobie, ale chce także dowiedzieć się jak najwięcej o samej chorobie. To bardzo dobrze, że świadomość choroby w społeczeństwie rośnie. Pomagają w tym także osoby znane, które opowiadają o swoich chorobach. Gwiazdy chore na raka, które zmagają się z chorobą lub ją pokonały, pokazują, że są ludźmi, jak wszyscy inni i nie są wolni od zagrożeń. Opowiadając o swojej chorobie pomagają też innym ludziom nie tylko w poznawaniu schorzenia, ale także metod radzenia sobie z nim zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Wśród światowych gwiazd, które otwarcie powiedziały o swojej chorobie, warto wymienić przynajmniej kilka. Są to osoby szczególne, bowiem ze względu na własne doświadczenie bardzo zaangażowały się w walkę z nowotworem. Gwiazdy chore na raka Angelina Jolie poddała się obustronnej mastektomii, czyli operacji usunięcia obu piersi. Podjęła taką decyzję po tym, jak w jednej z piersi wykryto u niej guza. Ta decyzja, choć szokująca, wiązała się także z genetycznym obciążeniem ryzykiem kolejnych zachorowań. Aktorka otwarcie mówi o swojej chorobie i podkreśla, że chce, by wszystkie kobiety były świadome, że rak piersi to nie wyrok śmierci. Inną gwiazdą, która zmagała się z tym samym nowotworem, jest Kylie Minogue. Po kilku miesiącach ciężkich zmagań, które doprowadziły do poważnej depresji, udało jej się pokonać chorobę. Dziś także angażuje się w działania zmierzające do powszechnej świadomości o tej chorobie. Z rakiem piersi walczyła także amerykańska wokalistka Anastasia. Po pierwszej operacji usunięcia guza choroba powróciła, co zmusiło piosenkarkę do mastektomii. Z innym nowotworem zmagał się legendarny amerykański aktor Michael Douglas.
Gwiazdor cierpiał na raka języka, z którym walcząc schudł aż 20 kg. Podobny nowotwór wykryto w 2015 roku u znanego wokalisty metalowego Bruce'a Dickinsona. Obaj wygrali z chorobą i dziękowali fanom za wsparcie. Znani ludzie chorzy na raka płuc. Rak płuc jest szczególną chorobą, bowiem przed nią najczęściej jesteśmy ostrzegani. Powszechnie mówi się, że nowotwór płuc powoduje m.in. palenie papierosów. Jacy znani ludzie chorzy na raka płuc przyznali się do swojego schorzenia? Na raka płuc cierpiał Grzegorz Miekuga EW. U dziennikarza wykryto go w 2011 roku. Wówczas publicysta zupełnie zmienił tryb życia, rzucił palenie, postanowił zawalczyć o swoje życie. Chociaż wydawało się, że choroba została pokonana, niebawem Miekuga EW przyznał, że rak powrócił. Prawdopodobnie to on był główną przyczyną jego śmierci w 2017 roku w wieku niespełna 62 lat. Twierdzi się, że rak płuc może być powodowany nie tylko przez papierosy, ale także przez smog. W Światowy Dzień Walki z Rakiem warto ponownie przypomnieć o tym, jak zła jakość powietrza grozi nie tylko naszemu samopoczuciu i zdrowiu, ale wręcz życiu. Polscy celebryci chorujący na raka. Polscy aktorzy chorzy na raka. W polskim świecie show biznesu temat raka także nie jest nieobecny. Wśród gwiazd, które można wymienić, znajduje się Honorata Skarbek, bardziej znana jako Hani. Wokalistka przyznała się przed laty do walki z białaczką. Później żałowała, że powiedziała o tym publicznie. Stwierdziła, że nie chce, aby uważano, że robi karierę za pomocą swojej choroby. Inną znaną osobą, która niespodziewanie musiała poddać się operacji usunięcia guza nowotworowego, był Robert Gawliński. Muzyk o swojej chorobie dowiedział się tydzień przed własnym ślubem. Na szczęście operacja się powiodła. Legendarny polski aktor Jerzy Stur także stoczył walkę z rakiem. Po długich zmaganiach i pobycie w szpitalu na onkologii, gdzie przeszedł chemioterapię, przyznał, że zmieniło to jego życie. Pokonawszy raka, Stur stwierdził, że stał się prawdziwym smakoszem życia. Zaczął doceniać każdą chwilę swojego życia. Kolejną osobą ze świata filmu, która walczyła z rakiem, jest Agata Buzek. Jeszcze chodząc do podstawówki, przyszła gwiazda zachorowała i musiała poddać się leczeniu. To trwało naprawdę długo, bowiem Agata Buzek nowotwór zwalczała aż 4 lata. W Światowy Dzień Walki z Rakiem przypominane są te historie. Służą one ku pokrzepieniu serc dla wszystkich tych, którzy zmagają się z chorobą. Są także ostrzeżeniem dla wszystkich innych. Warto się badać, aby zapobiegać tragedii.